Zaczynamy! Konrad Karwat, Mariusz Dorada. Zwróćcie uwagę, Konrad kontroluje swojego przeciwnika. Dokładnie czeka na każde potwierdzenie Mariusza. Ale to 300 kg. Oni już mają przerzuconą tonę. Nagrać się brawkami, moi kochani. To jest jedna z ostatnich konkurencji, a chłopacy są w stanie tutaj przenosić niesamowite obciążenia. Niecałą minutę przerzucone już ponad tona. I czy będzie jeszcze jedno? Nie, to wszystko. Mają swoje możliwości. Mario wie, że musi w tym momencie odpuścić. Krzysztof, 3 czy 4? 3, poprawnie zaliczone. Natomiast z mojej lewej strony w wykonaniu Konrada wyglądało to tak, że o 2 więcej, a więc dokładnie 5. To jego wynik. 5 i 3 dla pierwsze wyniki. Piąteczka należy do Konrada, trójka dla Mariusza, a kolejnych zawodników, których poprosimy? Jakub Strzechowski, a zmierzy się z nim Michał Węglicki. Przepieszką wpadł do wielkiego worka z mąką, dlatego że jego uda wysmarowane już są magnezją. Zazwyczaj to taki porzek, który zwiększa tarcie między grytem, a chociażby właśnie skórą. Tutaj ma to trochę pomóc w tak zwanym ślizgu, bo oni ten ciężar bardzo często w końcówce po prostu wsuwają sobie po udach. Tutaj taka forma dosiadu jest jak najbardziej dozwolona. I zobaczymy, jak poradzi sobie z martwym ciągiem, czyli z takim kanonem, jeżeli chodzi o ściganie, nasz arm wrestler, czyli facet, który zazwyczaj raczej trenuje ręce, żeby powalać swoich przeciwników, siłując się z nimi na rękę. Na pewno dla niego nie jest to koronna konkurencja i nie będzie miał łatwo. Znowu prośba o jakieś bardzo fajne tło muzyczne od Kubusia. On potrzebuje takiej odpowiedniej właśnie, takiego odpowiedniego zaplecza, więc jeżeli chce mieć głośno, to to pomóże również. Zróbmy hałas! Jakub Strzechowski, Michał Węglicki! Martwy ciąg, 300 kg na ilość powtórzeń. Panowie, jeżeli jesteśmy gotowi, zaczynamy! Bardzo dobrze to wszystko wygląda z lewej strony. Miał również ręce jedna. Nie jest to jego ulubiona konkurencja, ale mimo wszystko pokazał, że potrafi z nim sobie poradzić. I zaliczają punkty. A teraz Kubuś, który ma już kolejne trzecie powtórzenie. Czy będzie kolejne z waszą pomocą? Jest to możliwe, ale musicie być głośno. Bargus! Mamy 4 powtórzenia. I pytanie, czy zdąży, czy zmieści się w wyznaczonym limicie czasowym. Dariusz spogląda na dłonie. Stoper, który mówi o tym, jak dużo czasu jeszcze pozostało. Ale Max został już osiągnięty. Nagrodźmy brawkami. 4 powtórzenia. Jakub Strzechowski. Dariusz Bejer, Grzegorz Szymański. Leciutne było, nie? Oj, tam leciutne. Waliski, o, przewróciłem się. Darek jeden z większych zawodników, jeżeli chodzi o wagę, ale też i wzrost. I zwróćcie uwagę, że ten facet dużo bardziej musi pochylić się i ta droga dźwigania jest troszeczkę dłuższa. Niby w tych konkurencjach, kiedy wykorzystywana jest siła statyczna, łatwiej mają niż się zawodnicy. Zobaczymy, czy tutaj będzie miało to też takie potwierdzenie. Na pewno będzie niższym w tej parze jest Grzegorz na moim lewym twarzy.
ale okaże się wszystko teraz. Dariusz Wejer, Grzegorz Szymański. Darek jak zaczarowany, zalicza każde kolejne powtórzenie. To samo, równe tempo. Teraz troszeczkę sobie odsapnął, ale ma już na swoim koncie 5 powtórzeń. A więc 5 powtórzeń. Nawet więc szybko, szybko, ile tam jest? 7 powtórzeń, Dariusz Wejer. Tutaj również 7, ale Grzegorz prostuje się jeszcze raz. Mariusz mówi, że okej, czyli 8 powtórzeń Grzegorza. Wyrównany wynik ze strony Darka Wejera. Moi kochani, publiczne, zróbmy hałas. Wielka walka w końcówce. Jest 9 powtórzenie. Mariusz spogląda na czas. Czy zdąży? Nie. Powiedział, że to już nie ma sensu. Ale Darek wyrównał? Wyrównał. 9 powtórzenie dla obydwu panów. 9 razy 300 kg. Niech ktoś to policzy, ile to ton przerzucone w minutę czasu. Nagrodźcie brawkami. Walka do ostatniego powtórzenia. Ale została nam jeszcze dwójka. Tomasz Ladewan i Michał Kopacki. Oni już wiedzą. 9, 2 najlepsze wyniki. Potem mamy 5, 3, 4, 1. Tak to wygląda do tej pory. Można tam gdzieś troszeczkę polawirować. Oni już wiedzą dokładnie, że jeżeli chodzi o sumę punktów klasyfikacji punktów, to tutaj najwięcej do tej pory ma... Ty już byłeś. No dobra, pomyślałem, że mamy tutaj wsiągę. Nie, nie. To są po ostatniej konkurencji. Przed tą ostatnią oczywiście nie omieszkam Państwu tego przedstawić, a powiem tam, wiem, że bardzo ciekawa pierwsza trójka już tam mniej więcej gdzieś się nam pokazała, natomiast jeszcze między nimi nic nie jest do końca jasne. Weź nie rób obciapu. Przed nią ostatnia konkurencja, moi drodzy. W wykonaniu tych panów, tak jak widzicie, no to już jest trzeci dzień startów dla połowy z tej stawki. W piątek wieczorem w Łowiczu u Konrada Karwata, gdzie startowali zawodnicy w parach i mimo wszystko, iż startowali w parach, wcale łatwiej nie było, bo często ciężary były dwukrotne. Potem Strzeżyca, inne miejscowości, a dzisiaj jesteśmy u was w Parkowie. No i zwróćcie uwagę, oni cały czas bojowo nastawieni, tak jak i w tej konkurencji. Michał Kopacki, Tomasz Ladewan. Michał chwileczkę poczekał na swojego kolegę, ale też musi sprawdzić, jak zareaguje jego ciało pod tym dużym obciążeniem. Chwila zastanowienia i jedziemy dalej. Ale Tomek, jak zaprogramowany do dźwigania robot, po prostu zalicza każde kolejne powtórzenie. 300 kg. A on jakby miał tam dużo, dużo mniej. Połowa czasu już za nim. Dziewięć powtórzeń, potem mamy 5, 4, 3 i 1. Jest 7 powtórzeń, moi kochani. Gdzie dokładnie ma Tomasz Ladewan, ale on na pewno już, jeżeli chodzi o tą dziewiąteczkę, to po prostu nie wyrobi się w czasie. Tomku, wiedziałeś o tym, tak? Znowu chłodna kalkulacja. I wstrzeliłeś się na drugie miejsce, z tego co wiem, chociaż jeżeli okaże się za chwilę, że Michał gdzieś tam dociągnie, nie, nie, tam jest dużo mniej. Mariusz, ile dokładnie zaliczone? 6, o jedno mniej, ale widzisz, było blisko. Dobrze, że ten siódmy zrobiłem, bo chciałem na 6 odpuścić. Czyli okazało się przypilnować tego wielkiego konia. No dobra, wielkie, wielkie brawka, moi drodzy. Ja już wiem, że zwycięzca tej konkurencji, a właściwie dwóch zwycięzców tej konkurencji. Ale tak, gdzie ty mi uciekłaś? Ziomek. Dwóch zawodników z wynikiem 9 powtórzeń. Raz.